Dolnośląskiego, tym razem Bolesławiec, gdzie jest nasz reporter Michał Gwardyński. Dobry wieczór, Michale. Powiedz, jak tam wygląda sytuacja? Dobry wieczór. Rzeka Bóbr, którą widzą Państwo za moimi plecami, właściwie nawet można powiedzieć niedostrzegalna, bowiem ona znajduje się spokojnie kilkadziesiąt metrów za mną. To wszystko, co Państwo widzą, to jest rozlewisko, które powstało na skutek tego rwącego nurtu rzeki Bóbr. Stan aktualny w Dąbrowie Bolesławieckiej to 589 centymetrów. Stan ostrzegawczy wynosi 300 centymetrów, stan alarmowy 350, czyli o ponad 2 metry przekroczony ten stan alarmowy. Z takich pozytywnych aspektów to można powiedzieć to, że stan na rzece Bóbr zaczyna spadać, ten poziom wody stopniowo. Widać to chociażby pomiędzy innymi w Leniu czy kolejnych miejscowościach, które znajdują się w stronę Bolesławca. Dosłownie kilka godzin temu ta fala kulminacyjna przeszła przez Bolesławiec. Zalało wiele osiedli, zalało kilkadziesiąt domów jednorodzinnych, przeprowadzono akcję ewakuacyjną. Na miejscu obecne służby, które cały czas pracują, i to, co istotne, dwa mosty, które znajdują się na terenie Bolesławca, są w tym momencie nieprzejezdne. Policja zamknęła na nich ruch ze względu na wysoki poziom rzeki Bóbr. A co to oznacza, proszę Państwa? To oznacza to, idąc od strony Bolesławca z kolei w drugą stronę, w kierunku źródła rzeki Bóbr, w stronę południową, tak naprawdę do Jeleniej Góry nie ma żadnej przeprawy przez rzekę Bóbr. I my tutaj do Bolesławca musieliśmy nadrobić co najmniej 90 km tej drogi po to, aby znaleźć się po drugiej stronie rzeki Bóbr, właściwie tego rozlewiska, więc to jest też ważna informacja taka logistyczna dla kierowców. Autostrada A4, a także most w Jeleniej Górze przy ulicy Różyckiego, to są w tym momencie dwie jedyne przeprawy, które można powiedzieć łączą zachodnią część Dolnego Śląska, tą bliższą Łużyc, z tą wschodnią częścią Dolnego Śląska. Mosty na drogach krajowych są nieprzejezdne, mosty na drogach wojewódzkich również są nieprzejezdne, w wielu miejscach są podmyte. Dzisiaj byliśmy m.in. w Wówku Śląskim, gdzie tam doszło do podmycia jednego z filarów. Widać było cały ten wał ziemny, który znajdował się między dwiema częściami mostu. Doszło również do takiej wyrwy i z poziomu jezdni była widoczna rzeka na skutek tej dziury, takiego osuwiska, które powstało w tym wale, więc tutaj też wiele znaków zapytania, jeżeli chodzi o dalsze funkcjonowanie mostu. Na pewno tutaj jakieś prace konserwacyjne, remontowe będą musiały zostać wdrożone, ale najpierw trzeba opanować tą sytuację, ten morderczy żywioł na rzece Bóbr. Michale, pytanie, bo widzę za tobą, że ten potok jest coraz bardziej rwący. Powiedz, jaki tam jest poziom wody? No i chyba za tobą znajduje się, jak dobrze widzę, kościół. Czy są duże zniszczenia? Czy w ogóle w okolicy są jacyś mieszkańcy? Czy wszyscy się już ewakuowali? Te filary akurat kamienne, które Państwo widzą, to jest ten słynny most w Bolesławcu, most kolejowy, ale jeżeli mówimy o zniszczeniach, to tak, doszło do zalania wielu posesji, które znajdują się w tych terenach bezpośrednio graniczących z wałem przeciwpowodziowym. Właściwie tego wału przeciwpowodziowego już nie ma. On został, woda się przelała przez niego i Państwo mogą też zobaczyć właściwie na ekranach telewizorów resztki, gdzieś tam jakieś wierzchołki tego wału przeciwpowodziowego, więc to też oddaje stan rzeczy, na jakim poziomie jest ten rwący potok, ile tam metrów w dół musi być. No tak jak Państwu wspomniałem, mniej więcej w tej okolicy Bolesławca, między Bolesławcem a Dąbrową Bolesławieckim, to na wodowskazach stan alarmowy to są 3 metry, w tym momencie 588 centymetrów, czyli w tych miejscach pomiarowych mamy prawie 6 metrów, więc też jest to zdecydowanie praktycznie dwukrotnie przekroczony ten stan, który powinien wywołać
lęk, niebezpieczeństwo wśród mieszkańców. Mieszkańców, którzy się ewakuowali, też warto podkreślić, została zorganizowana, zarządzona akcja ewakuacyjna. Wielu mieszkańców tych terenów bezpośrednio gdzieś graniczących z rzeką Bóbr ewakuowało się. Natomiast no, to, co również podkreślić, to, że ta część Bolesławca znajduje się troszeczkę na takim pagórku, więc pomimo tego faktu, że rzeka Bóbr nabiera coraz to więcej wody, ten poziom jest coraz wyższy, to jednak do aż takich znaczących zniszczeń tam nie powinno dojść. I tutaj ważnym aspektem jest chociażby stan wody na jeziorze Pilchowickim, na tamie na zaporze Pilchowice, bowiem tak naprawdę wszystko tam rozpoczęło swój bieg. Ta woda, która była w sposób niekontrolowany spuszczana, początkowo zalała Wleń, potem zalała kolejne dzielnice Lwówka Śląskiego, inne miejscowości, inne wsie, które znajdują się w tej Dolinie Bobru w Parku Krajobrazowym, aż w końcu dotarła do Bolesławca i dalej na północ, między innymi w stronę Szprotawy, już województwa lubuskiego, Żagania, tam też również stan alarmowy, tam też również działania, które są prowadzone, zapobiegawcze. Również tam mieszkańcy zabezpieczają się przed tą ogromną siłą żywiołu i też mamy do czynienia z podtopieniami już stwierdzonymi. Ta fala kulminacyjna już, można powiedzieć, odchodzi powoli z Dolnego Śląska i miejmy nadzieję, że no, ta kolejna, druga fala, ta druga runda, kolokwialnie mówiąc, nie przyjdzie. Dzisiaj w Bolesławcu dość słonecznie, pochmurnie, natomiast nie było żadnych opadów deszczu. We Lwówku Śląskim raptem kilkanaście minut padało, więc możemy powiedzieć, że ta prognoza na przyszłość, na najbliższe dni jest obiecująca. Również prognozy mówią o tym, że stan wody będzie się stopniowo obniżał, aż ona spłynie w kierunku Odry. Natomiast ten rwący potok rzeczywiście, który znajduje się za moimi plecami, to cały czas to jest ta woda, która wciąż gdzieś tam spływa z gór, między innymi z Miłkowic, między innymi z jeziora Pilchowickiego. W międzyczasie po drodze przez Jelenią Górę, która jest zalana, w której znajduje się 6 przepraw. W tym momencie otwarta jest tylko jedna. Cała właściwie ta dolina w Kotlinie Jeleniogórskiej stała właśnie się... Właśnie, Michale, jak wygląda komunikacja? Bo w Nysie był problem. W Nysie, tak jak relacjonowała nam Zofia, nie chciał i rozmawiała jednym z mieszkańców. Mieszkaniec pan Paweł mówił wprost: nie ma komunikacji, jest wielki chaos organizacyjny. Jak to wygląda w rejonach, gdzie ty przebywasz? Czy widać, że służby pracują? I czy no, mieszkańcy czują wsparcie, wiedzą co robić, wiedzą jak się zachować? No tutaj chyba przede wszystkim należy wyróżnić taki czynnik społeczny, czynnik ludzki, to co można zaobserwować także w Nysie, czyli tą samoorganizację społeczeństwa, mieszkańców miasta, którzy stoją na pierwszej linii frontu i walczą o przetrwanie majątków swojego życia, ale nie tylko, walczą o ten swój dobytek, na który pracowali całe życie, ale również o posesję sąsiadów, również o miejsca wspólnego użytku, również o takie miejsca strategiczne dla tych miejscowości, jak chociażby kościoły. Jedna rzecz, która dzisiaj wybrzmiała, jak rozmawiałem z mieszkańcami kilkukrotnie i też w takich rozmowach poza kamerami się potwierdziła, to fakt, że zawiódł proces decyzyjny w zakresie powiadamiania wojska. Wojsko dostało dość późno prośby o działania, o skierowanie tutaj odpowiednich jednostek. Oczywiście te działania zostały niezwłocznie podjęte, natomiast te apele, te pisma, które wyszły, prawdopodobnie już tutaj mówimy od wojewody, one dość późno ujrzały światło dzienne, one dość późno zostały skierowane do dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. Niezależna.pl, nasz portal, potwierdził to, że tak naprawdę doszło do tego przedwczoraj, czyli w momencie, kiedy mieliśmy do czynienia z największym apogeum, z największą tą siłą żywiołu, że wtedy byli powiadamiani żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. No właściwie dowództwo zostało poproszone przez wojewodę dolnośląskiego o skierowanie swoich kontyngentów, które miałyby pomóc w zabezpieczeniu miast, w zabezpieczeniu mienia. Wielu
wielu inwestycji strategicznych, które również znajdują się, bowiem mowa tu chociażby o takich miejscach jak oczyszczalnie ścieków. W Jeleniej Górze walka o oczyszczalnie ścieków, o ujęcie wody pitnej i oczyszczanie jej ze wszystkich tych śmieci, bo to wiele śmieci różnych, wiele takich elementów konstrukcyjnych, budowlanych razem z tym rwącym potokiem płynie. To nie jest, proszę Państwa, ładna, czysta, krystaliczna woda z gór, potok, który spływa, to jest po prostu jeden wielki syf. I w Jeleniej Górze toczyła się walka przez kilkadziesiąt godzin o to. Udało się, ta walka została zakończona sukcesem i Jelenia Góra nie zostanie pozbawiona wody pitnej. Nie grozi jej taki kryzys w tym zakresie jakiś epidemiologicznym. Natomiast to, co warto podkreślić, to to, że zaleca się jednak, aby korzystać przede wszystkim z tej wody butelkowanej na tych terenach. Dostarcza ją między innymi wojsko, dostarcza straż pożarna, ochotnicze straże pożarne, których nie wymieniłem. Tutaj ogromna ich rola na tych obszarach i smutne obrazki, których byliśmy świadkami, między innymi w Jeleniej Górze, między innymi we Wleniu. Remizy strażackie zostały zalane w trakcie tych godzin, kiedy strażacy toczyli nierówne boje z tą wodą, z tym morderczym żywiołem. Równolegle ich remizy, ich sprzęt zostały zalane, zarówno ochotnicza straż pożarna w Jeleniej Górze, czy ochotnicza straż pożarna we Wleniu. No, niestety stał się także ofiarami tego całego kataklizmu, który miał miejsce, ale pomimo tego wszystkiego strażacy walczą dzielnie na linii frontu. Widzieliśmy też, jadąc do Bolesławca, konwój policji, który zmierzał w kierunku Lwówka Śląskiego. Kilkanaście samochodów, w każdym po 8-9 policjantów, więc również te dodatkowe siły policyjne są kierowane na Dolny Śląsk. No właśnie, Michale, i o Lwówek Śląski chciałem dopytać. Brakuje sił. Bo wiem, że byłeś również w tej miejscowości, rozmawiałeś z mieszkańcami i mówisz, że woda w Bolesławcu nie jest za czysta. No miejmy nadzieję, że na przykład zupa szczawiowa pana premiera była bardzo czysta, a nie tylko mętną propagandową zupą, no bo komunikacja jest jasna z ostatnich godzin polskiego premiera. Tu nie ma jakichś informacji o dodatkowym wsparciu dla poszkodowanych, chociażby przedsiębiorców, chociażby tych, którzy stracili dach nad głową. Tutaj jest jakieś szczątkowe informacje. Informacje jakiejś, no, powiedzmy to, skromnej pomocy. Widzimy właśnie ten wpis z ostatnich godzin premiera Donalda Tuska. Szczawiowa od gości przewieziona w słoiku smakuje prawie tak samo jak w domu. No i teraz pytanie, czy mieszkańcy na przykład Lwówka Śląskiego będą zadowoleni z tej informacji, z tej komunikacji polskiego premiera, że zamiast o pomocy finansowej dla nich dowiedzieli się, że premier je sobie pyszną zupę szczawiową? No, mieszkańcy tych terenów zalewowych przede wszystkim zajęci są teraz walką i obroną swojego, swoich posesji, swoich posiadłości, swojego mienia, i rozmawiam z nimi, mówią wprost, że oni nie mają czasu na politykę, aczkolwiek to też miły akcent. Wiele osób, które spotkaliśmy, czy to dziś, czy to wczoraj, mówiło, że oglądało telewizję Republika i stąd się dowiedzieli, że na przykład o bieżącej sytuacji, która znajduje się kilkanaście kilometrów od nich. Natomiast mieszkańcy nie poświęcają tej swojej uwagi działaniom, nazwijmy to, politycznym. Nie śledzą tak dokładnie z taką uwagą tego, co robi pan premier i co komunikuje, kogo zaprasza na wydarzenia, na sztab, a kogo nie. Natomiast rzeczywiście wiele słów takiej krytyki, które usłyszeliśmy pod adresem zarówno tej administracji rządowej, jak i też samorządowej. Tutaj trzeba zasygnalizować to, szczególnie w Jeleniej Górze było dużo takich głosów rozczarowania, nazwijmy to delikatnie, względem urzędującego prezydenta miasta. Prezydenta miasta to też, powiedzmy, z tego samego komitetu wyborczego, z którego premierem jest Donald Tusk, żeby była jasność, jaką opcję prezydent Jeleniej Góry reprezentuje. I mówili o tym mieszkańcy chociażby Cieplic Śląskich, miasta pięknego, zdrowego, które ucierpiało dramatycznie, które zostało zmiecione niemal z powierzchni ziemi po
jakichś takich dziwnych sytuacjach, które miały miejsce, chociażby naruszenie wału przy potoku Kamienna. Mówi się, że tam miało dojść do jakiejś ingerencji osób trzecich, które prowadzą tam biznesy hotelarskie. To też oczywiście jest do sprawdzenia jak najbardziej, bo Urząd Miasta musi wydać zgodę na przykład na takie działania o charakterze infrastrukturalnym w okolicach takiego wału przeciwpowodziowego, więc tutaj też nie chcemy wysuwać jakichś teorii na przykład fake newsowych, ale słychać od mieszkańców duże takie rozczarowanie, że władza samorządowa ma, delikatnie mówiąc, w poważaniu, że nie był regulowany ten problem rzek od wielu, wielu lat, a takie sytuacje, szczególnie na terenach górskich, bo teraz idziemy troszeczkę w kierunku południowym, w górę biegu rzeki, zdarzają się regularnie, można powiedzieć, raz na 3, raz na 4 lata. Jeden z mieszkańców mówił wprost, że on ma tego świadomość, że średnio mniej więcej co 3 lata przychodzi taka powódź, no i tutaj też wskazał chociażby na to, że wtedy wojska obrony terytorialnej pojawiły się niemal błyskawicznie. Tutaj jednak coś zawiodło i musieli czekać na przybycie wojska, więc może to w tym zakresie decyzyjnym tak naprawdę cały jest problem. Dzisiaj problem jest w administracji, która kieruje, która ma prowadzić to zarządzanie kryzysowe, którą ten po prostu kryzys przerasta. Michale, byłeś dzisiaj we Lwówku Śląskim, no to posłuchajmy, co powiedzieli ci mieszkańcy tych terenów, których dotknęła tragedia powodzi. I zaraz do ciebie oczywiście wrócimy. To nie wiadomo skąd pan niosło, bo mi się woda opaść. Tu są wszędzie wyrwy porobione. Tu trzeba jak iść to asfaltem. Bo to wszystko kostka chodnika. Tak. Takie ogłaza przyniosło. Nie wiadomo skąd. Cztery ulice. Tak. Myśmy się bali, że okna za chwilę bardzo piękna, teraz nie uratuje. Ja nawet jeszcze do mieszkania nie doszłam. To były głuchołazy i dramatyczne obrazki, dramatyczne sceny walki mieszkańców z żywiołem, z tragedią, jaką jest powódź, a my wracamy do Bolesławca, gdzie jest Michał Gwardyński. Michale, jeżeli chodzi o poziom wody, czy on opada, czy jednak ta sytuacja cały czas jest stabilna i jednak no, nie jest tak dobrze, jak przecież mówił Donald Tusk, że przecież prognozy nie są przesadnie alarmujące. No tak troszeczkę powołam się na swoje odczucia, bo tak co chwilę pod nogi tutaj przypływa mi jakaś kolejna fala, więc chyba nic na to nie wskazuje, że ten poziom wody miałby gwałtownie spaść. Natomiast cały czas rzeczywiście można zaobserwować ten wartki nurt rzeki, który jest bardzo niebezpieczny dla mieszkańców, który przynosi wiele szkód, które dzisiaj również zostało odnotowane w Bolesławcu. Dziesiątki zalanych domów, może i nawet setki, bo tak naprawdę liczenie strat dopiero jeszcze się zacznie. Mieszkańcy teraz nie myślą o liczeniu kosztów. Przede wszystkim myślą o tym, w jaki sposób uratować swój majątek, swój dobytek. Dopiero potem przyjdzie gdzieś próba szacowania, próba prognozowania, jakie koszty ponieśli. I to będą bardzo wysokie koszty z tego, co obserwujemy po wielu miejscowościach. Przejeżdżamy dookoła nich. Niektóre w ogóle są odcięte od świata, do niektórych ciężko się dostać. Dzisiaj widzieliśmy między innymi helikopter Black Hawk w akcji, który podejmował działania patrolowe. Też widzieliśmy, że zniżał się do pewnego pułapu i to był chyba pułap, na którym podejmowano już osoby ewakuowane, więc warto tutaj podkreślić, że te helikoptery Black Hawk, które zdaniem Mariana
Banasia ich zakup był nielegalny, one ratują dziś ludzkie życie. To jest też to, co warto podkreślić w całej tej tragedii, która ma miejsce od kilku dni, ale warto też powrócić do tematu tych prognoz. Donald Tusk przecież sam mówił, że jednak te prognozy nie są takie okropne, że gdzieś tam jest ta nadzieja, po czym dzień później okazało się zupełnie inaczej. On z tych swoich słów się jakoś tak próbował wycofać, wymiksować. Polska Agencja Prasowa to już pojechała po bandzie i w ogóle usunęła wpis, depeszę, w którym to zacytowano premiera Rzeczpospolitej. I mieszkańcy mówią, że oni wiedzieli, szczególnie ci, którzy mieszkają na tych terenach górskich, obserwując to, co się dzieje tak naprawdę, plus gdzieś tam zasięgając jakichś podstawowych informacji na temat pogody, że do takiej sytuacji może dojść. Część z nich oczywiście gdzieś była nauczona niestety tym przykrym doświadczeniem i w odpowiedni sposób wcześniej zabezpieczyła swoje dobytki, wyposażyła się w dodatkowe zapasy worków z piaskiem, zabezpieczając piwnice, chociaż tak naprawdę ciężko znaleźć dziś piwnicę w tym górnym biegu rzeki Bóbr, w tych miejscowościach, która nie byłaby zalana. I jeden z mieszkańców Cieplic Śląskich Zdrój dzisiaj to również mi powiedział, że jeżeli on, zwykły tutaj człowiek mający dostęp do informacji pogodowych, które przeczyta w internecie, które gdzieś tam usłyszy w telewizji i widzi, że coś jest nie tak i zna te w sposób podstawowy przynajmniej uwarunkowania geograficzne miejsca, w którym żyje od 40-50 lat i on wie, że będzie, że dojdzie do tej tragedii, to przepraszam, gdzie są ci wszyscy eksperci, którzy doradzają administracji centralnej, którzy mają, jak on stwierdził, dostęp do na pewno lepszych źródeł, lepszych badań, lepszych prognoz, bardziej szczegółowych, bardziej takich, na podstawie których możemy przewidzieć najbliższe dni, najbliższe godziny. Czy te osoby zaspały, czy rząd, Rada Ministrów, jak również ich przedstawiciele w terenie ich nie posłuchali? Tego nie wiemy, tego również prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy, chyba że ktoś wyjdzie któryś kiedyś z ministrów i w ramach jakiejś, nie wiem, pokuty posypie głowę popiołem i powie, do czego tam doszło, dlaczego ten proces decyzyjny na szczeblu administracji rządowej wyglądał w taki sposób i w jaki wyglądał. Może, Michale, może będzie czynny żal tych urzędników, bo to też jest możliwe. Ale oprócz czynnego żalu, no bo to jest oczywiście kompromitacja całej koalicji 13 grudnia i tego rządu, też pytanie, czy mieszkańcy wiedzą, jak zgłosić się po pomoc, jaka będzie udzielona pomoc, bo jak dzisiaj słyszymy, minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, niektórzy mogli odnieść wrażenie, że zachowuje się jak lichwiarz, bo w trakcie takiego koszmaru, jakim jest powódź, pani minister mówi o niskooprocentowanych pożyczkach. No to przepraszam, ale osoby, które straciły mieszkanie, nie mają gdzie mieszkać. Niektórzy może nawet i stracili miejsce pracy, bo na przykład został zniszczony ich, nie wiem, zakład fryzjerski. To z czego one mają wziąć te pożyczki? Przepraszam, jak mają je spłacić? Jak oni nie mają środków do życia? No i pytanie, czy mieszkańcy zostali poinformowani o tej pomocy, jaka im zostanie udzielona? Jak mają się zgłosić, czy mają wypełnić jakieś wnioski, czy to zostanie to przyznane automatycznie, czy mieszkańcy zalanych terenów zostali sami sobie, tak? No bo tutaj, no co, pożyczki niskoprocentowe mają brać? No to już jest pytanie do samorządowców, jakie wsparcie udzielą wobec mieszkańców, za których też powinni ponosić taką odpowiedzialność oraz solidarnie działać z nimi, pomagać im w tym zakresie uzyskiwania na przykład różnego rodzaju dopłat, środków, rekompensat, etc. Natomiast nie żadnych tutaj dziwnych lichwiarskich chwilówek, bo chyba tak to można nazwać w tej sytuacji. Te chwilówki też zazwyczaj mają tam niby jakieś oprocentowanie na poziomie 2%, a potem się okazuje, że 2000 tych procent jest. W każdym bądź razie, to jeżeli mówimy o pomocy, która jest świadczona mieszkańcom, to tutaj
Po raz kolejny na pierwszym miejscu staje czynnik społeczny i organizacje, chociażby takie NGOsy jak Caritas, jak chociażby Dom Wolnego Słowa, który organizuje zbiórkę dla osób, które są poszkodowane w powodzi, jak... I to jest też bardzo to, co powinno wybrzmieć dzisiaj, nie powiedziałem. Jak grupy kibicowskie, kibiców, fanklubów, między innymi Śląska Wrocław, kibice Górnika Wałbrzych na tym rejonie, w tym rejonie, gdzie jesteśmy, Zagłębia Lubin, ale również czytam, że w wielu, wielu innych miastach, Rowu, Rybnik, Odry, Opole i wielu innych klubów piłkarskich, to kibice znienawidzeni przez Sławomira Nitrasa, przez Donalda Tuska, których chcą zamykać w więzieniach. Oni stają dziś na pierwszej linii frontu. Tu oni nie tylko targają worki z piaskiem i zabezpieczają mieszkania wielu osób, ale także obiekty użyteczności publicznej, ale również organizują zbiórki zarówno finansowe, jak i zbiórki rzeczowe, aby świadczyć tą pomoc doraźną dla poszkodowanych mieszkańców, bowiem no, zazwyczaj są to osoby z najbliższego otoczenia. Wiele osób zostało najbliższych dotkniętych tą tragedią, więc po raz kolejny czynnik społeczny wysuwa się na pierwszy plan i działa lepiej od tego czynnika państwowego, czynnika administracyjnego. Co do tej wypowiedzi pani minister, ministry, chociaż w artykule 151 Konstytucji mamy sformułowanie minister, więc co do słów tej pani, no to raczej tutaj mieszkańcy jeszcze nie mieli okazji zapoznać się z nimi. Też nie cytowałem ich w naszych rozmowach, ale myślę, że jeżeli to się jutro stanie, to nie będą szczędzili gorzkich słów. Tak widziałem już po oczach tych ludzi, jakie czują jednocześnie złość, zażenowanie, ale zmęczenie, a także żal do władzy. To jest tak naprawdę mieszanka wielu takich negatywnych emocji, która udziela się w takiej sytuacji, która ma miejsce, i też tych ludzi należy w jakiś sposób zrozumieć i też te osoby należy wspierać, bowiem mamy do czynienia naprawdę z niespotykaną w historii sytuacją. I o tym mówią te osoby, które mieszkają między innymi w dorzeczu Bóbr, że w 1997 roku takiej wody nie było. To, co będziemy obserwować, jak rozmawiałem między innymi z jednym z ratowników wodnych w dniu jutrzejszym, za dwa dni, czyli wtedy, kiedy ten prognozowany stan wody opadnie, to będzie stan mniej więcej z 97 roku, więc jest takie odniesienie. A przypomnijmy, że punkt kulminacyjny miał miejsce wczoraj w nocy, no nad ranem, gdzieś mniej więcej około 20 godzin temu, więc taki to okres czasu dzieli nas od tego momentu, kiedy przeszła ta fala kulminacyjna. Natomiast dalej rzeka Bóbr jest rwącym potokiem i nie jest to, jak już wspomniałem państwu, czysty, krystaliczny potok, tak jak miała być, nie wiem, tam zupa, woda w jednej stacji, w stacji, która jak się okazuje nawet tam... Już może oszczędźmy słów, bo nawet sami mieszkańcy mówią o tym, że ich działania, tych dziennikarzy, którzy tam przyjeżdżają i przychodzą tylko na konferencje sztabów, przychodzą tylko na rozmowy z burmistrzami, no to są tak naprawdę dalekie takie od jakichkolwiek działań prospołecznych, bowiem przede wszystkim trzeba teraz pomagać mieszkańcom, a nie biegać za, nie wiem, wójtem, żeby dał mu jakąś setkę. W każdym bądź razie to cały czas, co dzieje się na naszych oczach, to niewyobrażalna tragedia, niewyobrażalny dramat. Chyba już można powiedzieć śmiało setek tysięcy mieszkańców, ponieważ to nie jest jedna wieś, dwie, pięć ani miasteczka, ale to uruchamia też po prostu taką reakcję łańcuchową i chociażby problemy, które się pojawiają w zakresie, wydaje się, błahostka przy tym wszystkim, co dzisiaj możemy doświadczyć na własnej skórze, patrząc na te okropne obrazki, ale nawet taki problem logistyczny, który się pojawia, żeby przeprawić się z jednej strony na drugą stronę województwa dolnośląskiego, jest bardzo problematyczny dla wielu mieszkańców. No, wyobraźmy sobie jakąś sytuację krytyczną, kiedy kobieta jest w ciąży zaawansowanej, rodzi, a rząd Donalda Tuska zamyka jej kolejną porodówkę, pani minister Leszczyna, i okazuje się, że nie ma też możliwości dotarcia do najbliższego szpitala oddziału położniczego.
No i wtedy też bardzo niebezpieczne. No właśnie, Michale, to jest, powódź przynosi wiele, wiele problemów, jeżeli chodzi również o komunikację. No przede wszystkim jest to dramat ludzi, bo najważniejsze jest ich bezpieczeństwo, a w tym momencie było i niestety w wielu miejscach jest ono zagrożone. Z Bolesławca Michał Gwardyński, do ciebie jeszcze będziemy wracać. Dziękuję za te relacje. No i też trzeba powiedzieć wprost, woda zalewa południe Polski, południowy zachód, a krew zalewa polityków, gdy pyta się ich o przyczynę tego stanu rzeczy. Monika Wielichowska, wicemarszałek Sejmu, zresztą z Koalicji Obywatelskiej, jeszcze niedawno ochoczo brała udział w protestach przeciwko budowaniu zbiorników retencyjnych na ziemi kłodzkiej. Dziś, tak jak wspomniałem, pełni funkcję wicemarszałka Sejmu, ale skoro dziennikarzy unika, zdziwieni nie jesteśmy. Zatem próbowaliśmy pytać o jej działania marszałka Sejmu Szymona Hołownię. No i marszałek popłynął z mocą fali powodziowej. Rozmawiał pan z marszałek Wielichowską na temat jej postawy, ponieważ ona aktywnie wspierała protesty przeciwko budowie zbiorników retencyjnych na ziemi kłodzkiej. Przepraszam, jaką redakcję pan reprezentuje? Daniel Machnowski, Republika. Dziękuję. Czy nadeszła jakaś refleksja do pani marszałek? Wie pan co, teraz jest czas na jedyną i wyłącznie jedyną w mojej ocenie refleksję. Jak pomóc ludziom? Rozliczeniami, jątrzeniem. Ale gdyby były zbiorniki retencyjne... Chwileczkę, a mogę skończyć? Teraz tak? Ja mówię. Jeżeli chce pan dzisiaj jątrzyć, jeżeli chce pan dzisiaj robić rozliczenia, jeżeli chce pan dzisiaj oskarżać, jeżeli chce pan partyjnych wojenek, to niech je sobie pan sam robi. My dzisiaj robimy wszystko, żeby pomóc powodzianom. Niech pan pójdzie i ma odwagę skonfrontować się z tymi, którzy dzisiaj potracili domy, potracili dobytki i powiedzieć, że pan ma teraz ochotę rozkręcić w swojej telewizji kolejną partyjną wojenkę, bo to jest dokładnie to, czego dzisiaj potrzebujemy. Ja panu powiem, że to, czego dzisiaj potrzebujemy, to rąk do pracy. Potrzebujemy wody butelkowanej, potrzebujemy środków czystości, potrzebujemy środków higieny, bo ludzie nie mają co pić, ludzie się nie mają w czym umyć, ludzie potracili dobytki całego życia. I o tym dzisiaj powinniśmy rozmawiać, a nie o tym, że znowu będziecie próbowali szczuć jednych Polaków na drugich. Dziękuję ale panu bardzo. Proszę, bardzo wiadomo, dziękujemy, że panie redaktorze. Pan redaktor, gdyby te zbiorniki powstały, może to... A co pan zrobił, żeby wybudować te zbiorniki retencyjne? Może mi pan powiedzieć, co pan zrobił w ciągu ostatnich lat, żeby zwiększyć bezpieczeństwo powodziowe Polski? Na pewno nie chodziłem na protesty i nie wspierałem. Ale ja nie pytam, co pan, czego pan nie robił. Pytam, co pan zrobił. No właśnie, z tego co wiem, to nasz reporter Daniel Machnowski, inżynierem, który buduje zbiorniki retencyjne, chyba nie jest, ale myślę, że marszałkowi Szymonowi Hołowni trochę zrzednie mina, jak już dzisiaj zresztą Daniel Machnowski, czyli nasz reporter, który o to pytał marszałka Hołownię, już jest na terenach, gdzie trwa koszmar powodzi i rozmawia, i będzie też jutro rozmawiał z mieszkańcami i zobaczymy, czy... No, nie przesadzi jednak marszałek Szymon Hołownia, no bo z tego co wiem, to dziennikarze chyba nie są od budowy zbiorników retencyjnych, a od informowania mieszkańców, Polaków, jaka jest sytuacja, jaka jest prawda. A że ten rząd z prawdą ma wielki problem i próbuje przed prawdą uciec, to myślę, że już się o tym wielokrotnie przekonywaliśmy. Trwa koszmar mieszkańców właśnie południowo-zachodniej Polski. Fala powodziowa zalewa kolejne tereny. Tysiące ludzi zostało pozbawionych dobytku całego życia. Są też niestety ofiary śmiertelne. Rząd wprowadził stan klęski żywiołowej na terenach objętych powodzią. Przepust między zbiornikami Topola i Kozielno w Dolnośląskiem. Woda znowu okazała swoje niszczycielskie oblicze. Południowo-zachodnia Polska pod wodą. Rząd poinformował o pomocy finansowej dla powodzian i wprowadził stan klęski żywiołowej na terenach objętych katastrofą. Na konferencję Donalda Tuska po raz kolejny nie zostali wpuszczeni dziennikarze Republiki. Będziemy w trybie obiegowym, bo to zawsze wymaga decyzji całego rządu, w trybie biegowym natychmiast reagować, kiedy jakaś kolejna gmina lub powiat będą wymagały tego typu specjalnego rozstrzygnięcia. W niemal 500 szkołach i przedszkolach w 4 województwach południowo-zachodniej Polski odwołano zajęcia. W Opolu i we Wrocławiu obowiązuje alarm przeciwpowodziowy. Według najgorszego scenariusza fala na Odrze w stolicy Dolnego Śląska będzie na poziomie 3100 metrów sześciennych na sekundę. My pomni pewnych doświadczeń wolimy przygotować się na scenariusz maksymalny. Państwowa spółka Tauron poinformowała, że w różnych miejscach woda zalała m.in. elementy strategicznej infrastruktury, takie jak elementy sieci dystrybucyjnej i elektrownie wodne. W efekcie około 60 tysięcy ludzi zostało pozbawionych prądu. Katastrofalna sytuacja miała miejsce w okolicach Bystrzycy Kłodzkiej. Tam poziom wody był tak wysoki, że niemożliwa była ewakuacja części mieszkańców. Musiałam podjąć dramatyczną decyzję dla mnie. Bo musiałam wybierać albo życie samotnej osoby, albo 5 chłopaków, którzy mieli tam pojechać. W
częściej zalanych miejscowości sytuacja zaczęła się stabilizować. W Głuchołazach i Kłodzku woda spłynęła już z ulic, odsłaniając ogrom zniszczenia. Trwa akcja oczyszczania miasta i wstępne szacowanie strat. Myślę, że już jesteśmy my jako Kłodzko po i tutaj ziemia kłodzka już po. Teraz tylko będziemy musieli zobaczyć, jak wygląda dokładnie miasto po opadnięciu tej wody. W wyniku przerwania wałów przeciwpowodziowych opolska Nysa została całkowicie zalana. W nocy służby przy pomocy pontonów ewakuowały 33 pacjentów tamtejszego szpitala. Służby odnalazły ciało ordynatora placówki. W momencie, kiedy Donald Tusk je zupę szczawiową, a minister klimatu i środowiska proponuje nisko oprocentowane pożyczki, wzmocnienie pomocy dla ofiar powodzi ma na celu przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość projekt ustawy. Ugrupowanie chce także zwołanie dodatkowego posiedzenia Sejmu. Według opozycji rząd Donalda Tuska zlekceważył sygnały o zbliżającym się kataklizmie, co przyczyniło się do dramatu tysięcy Polaków. Takiej tragedii w południowo-zachodniej Polsce nie było od kilkudziesięciu lat. Zdaniem wielu poszkodowanych mieszkańców sytuacja jest gorsza niż podczas słynnej powodzi tysiąclecia. Pamiętam doskonale powódź 97 roku. Wydaje mi się, że skala na tą chwilę, przynajmniej wczoraj, była raczej zdecydowanie większa. Mimo wszystko Donald Tusk próbuje politycznie rozgrywać tragedię. Niewpuszczenie reporterów Republiki na konferencję prasową i odcięcie setek tysięcy widzów od informacji to igranie z życiem ludzi. To jest bardzo ciężkie przestępstwo i stworzenie powszechnego zagrożenia przez tych, którzy podjęli decyzję o niewpuszczeniu telewizji, przez którą kontakt mają ludzie odcięci w tej chwili od świata, którzy są zalewani wodą. Ta banda przestępców, która tego dokonuje, pójdzie siedzieć za to. Mimo ostrzeżeń ze strony Czech jeszcze kilka dni temu premier przekonywał, że prognozy nie są przesadnie alarmujące. Doczekaliśmy takich czasów, że kiedy wódz Tusk powie, że nie są przesadnie alarmujące, to nawet jeśli są alarmujące, to aparat państwowy nie działa. Aparat państwowy nie działa, bo musiałby zaprzeczyć słowom wodza. Część mieszkańców podtopionych terenów nie ukrywa swojego rozczarowania postawą władz. Tragedia. Nie mamy do czego wracać. Politycy przyjechali, postali nad mostem w Głuchołazach, niby most ratować. I pojechali i nic. Z żadnych służb. Wioski tutaj pływają. Jest tragedia. Dziś o bezpieczeństwie m.in. Wrocławia może przeważyć oddany do użytku w 2020 roku zbiornik w Raciborzu Dolnym. Przeciwko budowie infrastruktury antypowodziowej w ostatnich latach protestowali m.in. obecni członkowie koalicji 13 grudnia. Małgorzata Tracz, Urszula Zielińska czy Monika Wielichowska. Czy rozmawiał pan z marszałek Wielichowską na temat jej postawy, ponieważ ona aktywnie wspierała protesty przeciwko budowie zbiorników retencyjnych na ziemi kłodzkiej. Przepraszam, jaką redakcję pan reprezentuje? Daniel Machnowski, Republika. A co pan zrobił, żeby wybudować te zbiorniki retencyjne? Może mi pan powiedzieć, co pan zrobił w ciągu ostatnich lat, żeby zwiększyć bezpieczeństwo powodziowe Polski? Mieszkańcy zalanych terenów południowo-zachodniej Polski może i nie dowiedzieli się nic o Szymona Hołowni, ale za to wiedzą, że do wymijających odpowiedzi zdecydowanie ma talent.